Te spojrzenia i te uśmiechy to zapowiedź dobrej współpracy. Biuro Wystaw Artystycznych i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim realizować będą projekt Formy Podstawowe, który po raz drugi organizują Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Edukacyjna Fundacja imienia Romana Czerneckiego. W ubiegłym roku były to tylko szkoły warszawskie oraz kilka z kraju. Jedna z województwa świętokrzyskiego, szkoła samych obrzeży ze Szczekocin. Natomiast w tym roku do współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i z Fundacją Czerneckiego zostały zaproszone także podmioty galeryjne, 5 podmiotów, w tym Biuro Wystaw Artystycznych. Cieszę się, że dołączyliśmy do takiego bardzo dobrego składu. Formy podstawowe skierowane są do uczennic i uczniów od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej. Ideą projektu jest stworzenie pudełka mieszczącego w sobie uśpioną w cudzysłowie wystawę, która w każdej chwili może się zmaterializować w kształcie wybranym przez uczniów, wspieranych przez kadrę nauczycielską i zespół edukacji muzeum. To jest nawiązanie do działalności surrealistów i artystów konceptualnych, do Marcela Duchampa, który swoje prace przenosił w przenośnej walizce, nie chciał ich mieć przy sobie w książce, wykonywał litografie albo miniaturowe modele swoich ready-made, gotowych obiektów. Projekt jest realizowany w klasach, na szkolnych korytarzach, w salach gimnastycznych i na boiskach. Wystawa umieszczona w pudełku może być przygotowywana wielokrotnie i interpretowana na rozmaite sposoby. Będziemy oddawać tą sztukę w ręce młodego człowieka. Będziemy wyzwalać jego kreatywność, pobudzać jego wyobraźnię i pokazywać mu, że wszystko to, co go otacza, jest elementem sztuki tak naprawdę. To, co też jest ważne w tym projekcie, to to, że będziemy udowadniać, że nie trzeba sztuki rozumieć, że ona sama do nas mówi i przemawia tak, jak my jesteśmy w stanie to pojąć naszym umysłem, sercem, rozumem. Program to także sposób na wprowadzenie do szkół zajęć wychodzących poza schemat standardowych lekcji. Przez kontakt ze sztuką będziemy poszerzać horyzonty naszych uczniów i będziemy im udowadniać, że wcale nie trzeba sztuki rozumieć. Właśnie przez to, że sztuka sama dobiera język odpowiednio do swojego odbiorcy. Mam nadzieję, że nam się to uda. Mamy kilka miesięcy, 2-3 miesiące na realizację tego projektu. Tegoroczne wydanie składa się z prac m.in. Tareka Taujego, Maximilian Baumgartner czy Alicji Bielawskiej. Co ciekawe, uczniowie mają zapewniony bezpośredni kontakt z artystami nie tylko poprzez sztukę, ale także poprzez możliwość napisania, skomentowania tego, co dostrzegli lub jak zinterpretowali zaproponowane prace. Idea wystawy Formy Podstawowe faktycznie skupia się na wyzwalaniu kreatywności, na ćwiczeniach z radosnej ekspresji twórczej, obserwacji świata, wchodzenie w dyskurs, komentowanie otaczającej nas rzeczywistości. Będziemy mieć pracę z dziedziny takiej społecznej, socjologicznej, mocno filozoficzne. Formy podstawowe zostały zainspirowane inicjatywą School Prints, którą realizowano w Wielkiej Brytanii tuż po II wojnie światowej.